3 dziecięce porcje, sałatka i 47 podwójnych ser burgerów. 47? Richard! Spokojnie, z holenderskim serem, jest zdrowszy. Niby jak. Ma olbrzymie dziury. Ograniczmy się do jednego ser burgera i kilku marchewek. Co? Jeśli nie będę jadł porządnie, to jak mam utrzymać swój kaloryfer? Co twoje? Zatęsknijcie za tym, jak zniknie. Wyszło mi 75. Niestety transakcja odrzucona z powodu braku środków. Kompletnie nie rozumiem. Na koncie powinny być pieniądze. Jak mogły zniknąć? Nie chcę pokazywać palcem, ale... Tato, co zrobiłeś z kasą? To, co rekiny finansjery robią, żeby uniknąć podatków. Przeniosłem je na konto do raju podatkowego. Richard, co konkretnie zrobiłeś z moimi... Przepraszam, z naszymi, nie, a jednak z moimi pieniędzmi? Jak powiedziałem, wysłałem je za granicę. Ale najpierw wymieniłem je na złoto. I obłaskawię ją moim nieodpartym wdziękiem! Jesteśmy spłukani! Czekajcie, na wodę też już nas nie stać. Trzeba oszczędzać. Pijemy! Bywają mniej ohydne rozwiązania. Kręcimy tu dzisiaj reklamę Joyful Burgera. I co? To, że jesteście idealną Joyful Burgerową rodziną. To znaczy? Niezbyt zadbaną, niezbyt inteligentną, prawie patologiczną. Macie to, co trzeba i wiecie, zapłacimy wam! Gdzie podpisać? Nie! Nie pozwolimy się zredukować do roli maskotek w zamian za marny zysk. Nazywam się Waterson i nie dam się kupić. A to co? Symboliczne spalenie, bo nie wolno mi się bawić otwartym ogniem. Czekajcie, tak łatwo się zraziliście? Nie zdążyłem nawet zrobić awantury na temat własnej godności. O co chodzi? O, lodówkę. No co? Nic w niej nie ma. No właśnie, gdzie jest jedzenie? Gumball, to ty chciałeś zachować godność i nie dać się sprzedać. Tak się dzieje. Jak nie można niczego kupić, niczego się nie ma. To po co mnie posłuchaliście? Bo bez względu na to, jak trudno to przyznać, ale Darwin, ty powiedz, bo ja nie mogę. Ona chce powiedzieć, że masz rację. Nie wolno się sprzedawać. Dziwne, myślałem, że zwycięstwo jest słodsze. No to jak smakuje? Niestety głodem. Słuchajcie, może i nie mamy jedzenia, ale nadal mamy siebie. Hej, hej, tylko bez paniki. Na pewno istnieje racjonalne wyjaśnienie tego zjawiska. Porwano nas i mamy zawiązane oczy. Przestańcie! To dlatego, że nie zapłaciliśmy rachunku. Nie ma prądu. Chodźmy po prostu spać. Bardzo pięknie. Wszyscy pod kołderkami. Dobranoc, dzieci. Dobranoc! Mamo, o co chodzi? Spokojnie, słonko. Nasze rzeczy zostały przejęte przez te wredne, zapysiałe, niedouczone trójbrodę, bezkarkie, toksyczne, marnujące powietrze, prymitywne, bezmózgie, cuchnące, bezzębne, zepsute, zbrodnicze, beznadziejne, pokręcone, krzywonogie, tchórzliwe, zielonobrzuche, niewypowiedzianie, ohydne, popoprane, krzyworyje, niedomyte, wulgarne robale! Robię tylko to, co mi kazali. Dlaczego mnie krzywdzisz? Mamo, co ty wyprawiasz? Za daleko się posunęłam. Telewizor jest zepsuty. Serio? Teraz tak. Przepraszam. Czego?